Ukrainie chcemy wprowadzić na jutro od 7 do 9 rano zakaz postoju ze wszystkich trzech stron Placu Zwycięstwa. Tu, gdzie jest dozwolone parkowanie od ronda dużego do małego, strona zachodnia Jodełka i południowa również. Za ten czas i fizycznie nasi pracownicy i zamiatarka głównie chodzi o to, żeby miała dostęp do krawężników. Można zmieść chodników. Tu Straż Miejska wiem, że działania pewne czyni, żeby jakby zachęcić właścicieli nieruchomości, bo to do nich należy. Wiem, że jedna sprawa nawet się oprze trochę wyżej, bo są jednak opory pewne lub niezrozumienie. Natomiast my chcemy w ciągu tych 2 godzin, będą znaki już dzisiaj o 15 postawione, nie na słupkach, tylko na takich niższych, bo to doraźnie. Przyjedzie maszyna, zabieramy i wraca wszystko do normy. I tak będziemy być może robić co tydzień, bo inaczej nie ma możliwości, żeby to mechanicznie sprzątać. Dlatego mam prośbę do wszystkich, do obecnych kierowców również, żeby jutro nie parkować w tych godzinach, ułatwić nam robotę dla wspólnego dobra tutaj poprawienia czystości. Rozmawiałem również z naczelnikiem Wydziału Prewencji, że wspomogą nas trochę w tej kwestii, żeby... Skarb Państwa zarobi. Ale prośba jest do wszystkich kierujących, żeby się nie zapomnieć jakby przynajmniej jutro na te 2 godzinki. Dziękuję bardzo.